Siema ludziska, z tej strony Mafia Grabina, a ze mną jest... Halo, halo, z tej strony PZS Dziaro, witam was na mojego brata kanale. Na samym początku chcę serdecznie pozdrowić moją kochaną dziewczynę o imieniu Dominika oraz życzę wszystkim jak najlepszego Sylwestra pijanego i wszystkiego dobrego w nowym roku. A więc Wiktor, prezentujemy mapę. No, okej, okay, więc wychodzimy. Może najpierw pokaż pierwszą gospodarkę, co jest na niej? No okej, okay, oprowadzimy. To tak, mamy otwieranie bramy na klawisz. O, tu mamy po lewo dom, po prawo mamy takie jakby wiatę. Stare chliwy. Mamy wiatę, świeżo wybudowano. I tutaj jest ta... Stodoła mamy, tu możemy wysypać zboże, nasiona pobierać. Na O, 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 otwieramy na O. Wszystkie elementy na mapie otwieramy za pomocą O. Po lewo mamy, pokaż lewą stronę najpierw. Tu mamy wysypywanie zbóż przy żmicy. Oczywiście mamy wszystko pięknie dźwięki i możemy napełniać siewnik. Teraz pokaż prawą stronę. A tu możemy napełniać rozsiewacz nawozów, lejkost czy opryskiwacz. Więc tutaj tak, z tyłu możemy wychodzić. Pamiętajcie, że od drugiej strony nie możemy otwierać wroty, bo tak, no nie możemy po prostu tak jak w rzeczywistości. Tu mamy taki z tyłu zakamarek, złom leży, takie pierdołki jak tu mamy w stodole, za stodołą czy coś. Pola i koniec tu jest mapy, tu zaczyna się pola takie. Mapa bardzo jest duża, no tak można powiedzieć. Prawdopodobnie najlepsze do FSA 15. To już jest potwierdzona informacja, bardzo się ludziom spodobała. No, rzeczywiście możecie zobaczyć na moim kanale, w komentarzach, jeżeli nie widzieliście oczywiście. No. To okay. Może pokaż po lewu garaż, pokaż jeszcze. To ten? Tu sobie, ta, co nie grałaś na mapie? Jeszcze nie grałem! No faktycznie, w prawo, tu masz, widzisz, tu masz, tu. Garaż, tu garaż. Otworzymy. Mamy tak, garaż, w garażu mamy bardzo dużo szczegółów, nawet mamy grzejnik, takie pierdołki różne, no. Oczywiście postarałem się, żeby to jakoś ładnie wyglądało i myślę, że wam się też to spodobało. Mapa w ogóle nie buguje się, weź F2 kliknij, zobaczymy ile FPS-ów masz. F2. Mamy 25 FPS-ów, 26. Jak to wiemy, komputer nie jest najlepszych, oczywiście, ale na można powiedzieć, że lekko wysokich ustawieniach to jest bardzo dobry wynik jak na bardzo szczegółowo dużą mapę i na stan komputera. No to gdzie teraz idziemy? Od ciebie zależy, Wiktor. No, a te ludzie dlaczego chodzą? Ludzie to jest taka jakby mapa, znaczy to jest takie, nie wiem, takie pokazanie, że na tej mapie ktoś żyje, coś tu jest, taki chruk. Ruch uliczny, tak żeby to wyglądało jakoś na mapie, co nie? Wujek Mietek? Wujek Mietek, no największy rzut Podkarpacia, gnój wywala u sąsiada. No tu mamy tak, tu mamy... czyli to jest ten, kasa, automat, znaczy automat. Bank, tutaj sprzedajemy kury, jajka. Weź po lewo na przystanek. Po lewo? Tak, stój, nie wchodź to. Tak, po lewo możemy przejechać autobusem na przystanek kościół. A po prawo, weź ten, wejdź na to. A w prawo, tak, po lewo wejdź. I jesteśmy na przystanku kościół, tu jest przystanek kościół. I z tego przystanka możemy wrócić na przystanek centrum Grabina. Mapa to jest Podkarpacie, ale miejscowość na niej nazywa się Grabina. Oczywiście mamy tutaj Sołtys, główny całej Grabiny, inaczej Podkarpacia. Bardzo duży rolnik, to jest druga gospodarka z czterech na farmie. Tutaj normalne garaże, tu pod wiatą mamy napełnienie nawozów, opryskiwaczy. I jak się nie mylę, tu też możemy napełnić ten siewnik. Tak. Opryskiwacz też. Też. To? No, to tak, do tego właśnie służy. To tak, idź za to idź. Tu mamy takie pierdołki i tu po lewo pod to wiatą możemy sprzedawać bele oraz kostki. No, tutaj w tym miejscu, co teraz stoi Wiktor, możemy sprzedawać. No. To teraz idź dalej. Oczywiście, no złom takie pierdołki, tak, żeby mapę to jakoś pokazało, wyróżniło. No, tu drzewa, po lewo. Drzewa, tak. No tu mamy garaże dodatkowe na jakieś duże kombajny, bizonki czy Nowej Holandy. I tu mamy wysypywanie zbóż. Oczywiście z animacją żmiki, takie pierdołki różne. I co? Mamy na prost. Może iść na prost. Tak? I tu mamy czwartą gospodarkę z krowami największą. Oczywiście podkreślę, że mamy dwa gospodarstwa rolne tylko oraz te po lewo i te małe, co wchodzi, statujemy na niej. Może wejść bramo, Wiktor. Bramo. A gdzie? Tutaj w lewo. A po prawo mamy kościół i taką jakby, nie wiem, ozdobę farmy, czyli z żwirownię, z dźwiękami, ładny klimat ma. Więc, żeby tak nie było, to jest czwarta gospodarka, największe gospodarstwo rolne, hodowlane, możemy wszystko sobie hodować.
Tak, tu mamy garaże. Weź w prawo, w prawo, w prawo. Nie, nie, nie otwieraj, bo tam nic nie ma ciekawego. Tu w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. To? To otwórz, tak. Już stój, otwórz. Tu mamy taką jakby z, nie wiem, tutaj w tym miejscu możemy wysypywać i wsypywać zboże. I tu jest taka jak u pana Gołaszewskiego, mojego starego ziomka z szkoły. Serdecznie go pozdrawiam, Primarol. Mamy taką suszarnię jakby. Taka, coś takiego działa. Wyjdź tyłem może. A może nie, weź w lewo, w lewo, w lewo. Może nie, nie, wyjdź z tego budynku. Dobra, miałem na myśli wyjść, ale dobra, już mieszam z tym. No tutaj mamy, tutaj oczywiście nie możemy nic na zatankować, nic. Ja wam pokażę, gdzie tankujemy. Tankować będziemy u sąsiada. Tu mamy takie ozdoby różne i tutaj mamy Michały. Oczywiście z tych Michałów nie na zboże napełnimy, czy wysypujemy w budynku. Musimy się uzbroić jakieś przyczepy małe, żeby wjechać. No cóż, tak autor Tomiks już w wersji V1 to wymyślił, ja tylko poprawiłem, dałem suszarnię do tego. Może wyjdź, idź za tył, za tył, za tył, za tył. Może idź? Nie, nie, idź z tyłu. Tak, tutaj, tu mamy takie pierdołki, mamy spad i mamy duże pola, tutaj na to dużo farmy. Oczywiście mamy od bardzo małego pola do dużego. Liczba to jest chyba 70 coś pól albo 90. Musiałbym zobaczyć. No zaraz zobaczymy. Tu w lewo mamy dużo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. W prawo. Tu mamy, tutaj mamy silos na kiszonkę. Weź pokaż, silos, silos. Na tu. Ten dół, to jest na obornik. W prawo jeszcze w prawo. Nie w lewo, Wiktor. Tu mamy silos na kiszonkę. I ten silos, no oczywiście pryzma do kiszonki jest poprawiona. Z 15 ferminga, nie z 13, jak to Tomik zrobił. Oczywiście mapka nie posiada, jeden błąd posiada, tak prawdę mówiąc. Od jakichś tam tekstur, trawy, której nie mogłem ani usunąć, ani poprawić. I jak udało mi się to zaprogramować z błędem i tak już zostało oczywiście. U Tomiksa ten sam błąd był. Idź może na drogę, jak tu już pokazaliśmy. Nie, wyjdź bramu, bo chcę coś przy okazji pokazać jeszcze. I tak, tu w prawo obok tego Michała, co mamy, tu widzimy. Koło tej taczki możemy napełniać opryski i nasiona, tak w tym miejscu, koło tego Michała. Może wejdziesz do szopy, pokażesz jak szopa wygląda w środku. W szopie mamy piękne dźwięki krów, jak jedzą, byków, tak widzimy, wygląda. Dobra, cofnij, bo to jest, nie będzie musiał te przechodzić specjalnie. Jeżeli ktoś, nie wiem, podoba się mapa, to może sam pobrać, sam ocenić, sam zobaczyć. To może zamiast iść z buta, to wejdź tu na przystanek i przejedziemy się na przystanek centralny. A tutaj jest budowa. Tak, tu? Tak, to jest budowa, między innymi. To może ten, tu w lewo, w lewo. Nie, 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 w lewo. W lewo. Nie, jest lewo. Tak, to taki zagajnik. Jest z tego, co ktoś grał na wersji V1 mapy Podkarpacie, może pamiętał, może nie, to był taki bałagan, Saigon, śmieci leżały i takie drzewa stare, brzydkie były. Oczywiście gmina, komunalka gmina się za to wzięła. Żule, takie najgorsze śmiecie z gminy, to zaczęły usuwać, drzewa ciąć, sprzątać i pięknie taki zagajnik je zrobił. Oczywiście mapa tu posiada, ma wgrane, zainstalowane przeze mnie nowe dźwięki ptaszków, różnych, tak ładnie to śpiewa, gwizdzą. Tak to ładnie wygląda. Dobra, idziemy do SKR-u. Tutaj, tu po lewo mamy taki fajny, taki trochę śmieszny napis. Polska dla Polaków, nie żaden kurwa Allah. No to nie mój, to nie akurat nie był mój pomysł, tak zostało. No i tu po lewo mamy SKR Grabina. Czyli tu możemy kupować maszyny i na tutaj, po prawo na tej wadze możemy sprzedawać złom. No jest tutaj bizon. Tak, to są takie typowe ozdoby na mapę. To może teraz chodź w lewo i pójdziemy na czwartą gospodarkę. W lewo, w lewo, w lewo. Może tak szybko. Tu po lewo mamy takie jakby też takie żaby. Tutaj siedzi ten Bolec, mój sławny kolega Bolec, Łukasz Adamiak, serdecznie go pozdrawiamy. I ten, dobra, wyjdź na drogę w lewo. W lewo, w lewo. Tu po prawo mamy stary PGR, oczywiście upadł w 2000 roku. No, przykro. Ten. I tak, to mamy PGR, który upadł w 2000 roku, w 2001, na przełomie, tak jak spółka Bizon upadła. Cofnij, co, nie, 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 wchodź, nie, wchodź, bo tam, weź myszko, kółkę myszki do góry, weź. Nie, dobra, nie wgrałem ci tego moda. Dobra, to weź w lewo. I w lewo jeszcze trochę. Trochę jeszcze w lewo. Tutaj wejdź, tu, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Cofnij. Ja chciałem tutaj, żeby jeszcze tu? W prawo. Tutaj, tutaj mamy hydrofornię, tak, możemy tu pompować wodę. Tak, oczywiście nam trochę pieniędzy stąd spadnie, bo
tak jakby kupujemy to wodę, ale mamy z legalnego źródełka. Widzimy, poprawiłem tak, zrobiłem szczegółowość, jest mega dopracowane, widzimy różne rury wychodzą do wody, pobierana woda jest i sprzedawana. Ja jeżeli potrzebujemy wodę, to przejeżdżamy i kupujemy. To może chodzić w lewo. Mamy też coś dla sportowców, mamy nowy orlik wybudowany, między innymi z pomocy Unii Europejskiej Orlik 2012. Możemy sobie pograć, wiem, że gdzieś na internecie są mody do piłki nożnej. Mamy też takie mody, znaczy mamy, no ktoś wydał, że można to piłko grać. Orlik ma kolizję, piłka za poza boiskiem nie wypadnie. No chyba, że ktoś ma dobrą petę w nodze, to może wykopać ją. Idź w lewo. Tak jak powiedziałem, tak powtarzam się, mapę, jeżeli ktoś chce, może samemu sobie pobrać i sobie zobaczyć. Nie, idź dalej, ja ci powiem, kiedy się zatrzymać. Ale nie w tą stronę, no, na supy możemy wchodzić. Taki bajer, no idź dalej. Tu, na te gospodarstwo, to jest czwarta gospodarka. To jest mała gospodarka rolno-hodowlana, czyli z krowami. I tutaj możemy hodować krowy, tu po prawo, weź pokaż prawo, tu jest stacja benzynowa u sąsiada. Tu mieszka Janusz, sąsiad złodziej. Sprzedaje diesel, ropę za kolosalne pieniądze. Dobra, tu mamy wiatę też, wszystko posiada kolizję, szopę z krowami. Tutaj pastwisko jest, tu krowy wchodzą do szopy, otwórz. Tak, Wiktor nie kupił krów, bo jest biedny i nie ma pieniędzy, ma tylko 6 tysięcy na start, nie ma żadnego traktora. No musi zaoszczędzić trochę pieniędzy, sprzedać wszystko ziemię, no musi coś wykombinować chłopak. Ale tu mamy krowy, jak ktoś chce, kupi. Dobrze wiem, że mapka działa bez problemu, no na niższych ustawieniach wyciąga 7 FPS-ów bez problemu. Tu mamy obornik, w tym miejscu obornik możemy kupić, jeżeli nie chcemy mieć krów, a chcemy mieć obornik na polach. Podjeżdżamy, ładujemy i mamy obornik. Wejdź w prawo. Tu mamy sobie na kiszonkę. Nowoczesny taki wylany, w prawo do stodoły jeszcze nie poszliśmy. A. No, tu tak, jak za stodołą mamy znów takie pierdołki różne na mapie, złom logo. I takie logo, czyli to jest taka reklama autora, czyli mnie. Także jak będziecie nagrywać na YouTube, jak ktoś komuś zachce się, to no tu mamy stodołę, możemy wysypywać zboże i napełniać siewnik. A opryski, jeszcze weź pokaż opryski. Wyjdź. Co one tutaj, tu. Tu masz drzwi miałeś po prawo, a nie otwierasz cały ten. I tu mamy weź w prawo pod wiatę, tu. Po lewo, idź tam pod te, tutaj widzimy. Tu mamy nawozy, tu napełniamy siewnik, opryskiwacz. To teraz się przejdziemy na biogazownię, może pokażemy. Nie, to w prawo. O, idziemy. I ten, i prawo? W lewo. No to tak wygląda mapka z gospodarstw i z okolic. Oczywiście mamy też wiatraki na mapie, takie różne urozmaicenie, ludzie co chodzimy. Parę osób też pisało, prosiło mnie, żebym dodał na mapę pojazdy ruszające się, ależ miałem problem dodać to. Dlaczego? No, błędy były, żeby dodać to. Tu po lewo mamy bloki mieszkalne ze starego SKR-u, PGR-u, pracownicy, teraz normalnie ludzie mieszkają. Mamy oczywiście pola kupowane, pól jest, jak dotąd weź kliknij iPad i. Nie, sorry, 9. To jest pól. Z 80 coś jest pól. Dobra, wyłącz. Teraz nie będę szukał liczb, bo pola są. 9. Tu? Tak, pola tutaj są Heniek tu... ma warsztat. Oczywiście Heniek zbankrutował, jedynie możemy u niego co zrobić, a tylko zobaczyć sobie, przyjechać na rampę i zobaczyć, czy nadwozie jest sprawne przy samochodzie traktorze. Heniek zbankrutował ten. Dlaczego? Dużo pił i ten, i po prostu dobry mechanik z niego, ale już nie naprawiam niczego u niego. Widziałem na innych mapach, że były takie miejsca i stwierdziłem, że dodam tutaj. Oczywiście też znajomy z YouTube'a też powiedział, że mogę takie coś zrobić. No, fajny pomysł, dziękuję go za to. Wiktor, uważaj, dobra? Niki, dobra, dawaj w prawo. Jedziemy do biogazowni. Tu mamy po lewo przystanek Grabina biogazownia. Możemy się z niego teleportować, czy inaczej przejechać autobusem. Nie wchodź. Nie chcemy jechać znów na Grabinę Centrum, czyli sklep. Tam, gdzie przesiadają żule. Oczywiście mamy też lampy, które w nocy... Idź prosto. Które w nocy się zapalają. Lub 21 godzina się zapalają. Idź prosto. Ja ci powiem, kiedy. Ten, mamy lampy. Mamy takie różne ozdoby. W lewo. To jest lewo biogazownia.
Biogazownie, dobra, nie, tam nie ma co pokazywać, bo tutaj wiadomo każdy, że biogazownia to jest to samo, co jest na innych mapach, czyli normalnie w farmingu, więc nie ma co tu pokazywać. Idziemy, może teraz pójdziemy przez las do skupu numer 2. Tego skupu w wersji V1 w lewo, wyjdź w ogóle z biogazowni, w lewo. I ten, wiem, Wiktorze, że masz tremę i że trochę się mylisz, bo jesteś młody, masz ciężko nagrać. W lewo. To prosto. I teraz tak, prosto. Znak jest grabina, że się kończy. Tu mamy po prawo las, możemy ten las ciąć. Po lewo i po prawo mamy tutaj las. Tak, mamy ogólnie 4 lasy na mapie. Jeszcze jeden jest bliżej tartaków, są 2. Oczywiście też się na nie przejdziemy zaraz. No i za niedługo koniec. No za niedługo koniec, ja wiem, jeszcze z 10 minut będziemy nagrywać. Zanim jeszcze pokażemy tartak, pierwszy skup, to jest drugi skup. Tego skupu na wersji V1 nie było. No wiem, Wiktor, że ci się nie chce nagrywać, ale... No. Ale chciałeś to, nagrywamy. Tak. No i tutaj koniec mapy. No tu koniec mapy, może kiedyś jeszcze do nowszego farminga 19, czy coś się wykombinuje z tą mapą. Oczywiście to jest taka jakby ozdoba mapy tir w prawo. Tutaj wysypywanie. No. Ten, tu mamy wysypywanie zboża. Cofnij. Tak, tu mamy wysypywanie zboża po lewo i tutaj jak mamy ten taką ikonkę sklep, tu możemy kupować sadzonki. Sadzonki z tyłu będą nam tutaj po lewo. Pokaż. Po lewo. Tu, dobra, cofaj się już. Idziemy ten. Może idź prosto w lewo. Tak sadzonki w tym miejscu się pokażą. Idź przez las, przez las wyjdziemy. No idź tu w prawo teraz. Tak wygląda las. Las można cały wyciąć, zasadzić nowy, tutaj nic się nie stanie. Bardzo dużo lasów jest, znaczy bardzo duży ten las jest. Myślę, że jakoś serię się kiedyś nagra z niego, czy w farmingu 15, czy jak mówię ciągle u siebie na moim kanale, się kupi dobrego kompa czy lapka w 19, bo może się tę mapę przerobi. Będzie 2. Nie wiem. Dobra, pomyśl i powiedz. Podkarpacie V. Nie, V2. Będzie Podkarpacie V2, jakiś mały, jakiś tam szczyl, jak to mówiąc, zapomniałem, jak się nazywa na YouTubie. Po prostu dużo YouTuberów go nie lubi i go hejtują, zapomniałem, jak się nazywa. I tak, tutaj mamy taką jakby niby ozdobę na mapie, czyli stój. Tu mamy tutaj... Podpalony budynek, tak, tutaj, kto tu mieszkał? Andrzej? Pijany Andrzej, fajek mu spadł. Nie, Duda, no. Dącik. Tak, tu mieszkał Andrzej Dącik, pet mu wyleciał z buzi, jak był pijany, spadł na jakąś tam prześcieradło czy coś, przyjaciół się zajarało, cała chałupa została w płomieniach, stracił dom, wysiedli go, teraz robi jakiegoś tam, jako pachołek, jakiegoś tam żula, a po lewo mamy, weź pokaż lewo stronę, mamy mleczarnię i możemy tu sprzedawać mleko swoje. I mleczarnia prezesa Jaro. Tak, no oczywiście, u mnie na kanale mogę się widzieć, jak ja robiłem, tworzyłem w Giancie Editorze, czyli programie, który edytuje się mapy, robi się od początku. Więc tak, może w prawo wejdź, w prawo, tutaj jak w lewo, na drogę wyjdź i w lewo idź, i w lewo, i tu stój, pokaż te płyty. Widzimy takie płyty, co na drodze, dlaczego takie coś jest, albo świeżo, powiedzmy parę tygodni temu w grze kopali nowy prąd, weź pokaż słup, po lewo jest słup, po lewo. Tutaj widzimy skrzynkę, weź teraz pokaż prawą stronę, w prawo, jeszcze w lewo, jeszcze trochę, w prawo, myszko. Jeszcze trochę, widzimy skrzynka stoi w płocie, przeciągali prąd i po prostu wykopali ten prąd, ciągnęli i żeby nie ma gmina czasu oszczędności, żeby wydać asfalt, takie płyty włożyli. Dobra, idziemy prosto jak droga jest. I ten, idziemy tak, tu się kończy wieś, ale nie gmina. No po lewo widzimy, jakieś tu na starej wersji mapy były takie krzaki, niesamowite drzewa. Teraz ładnie komunalka gminna się zaczęła, wycina takie drzewa. Żule pracują i ładnie się robi czysto. Oczywiście widzimy wiatraki. Dobra, idź prosto. Widzimy też wiatraki. I ten, i tutaj mamy taką jakby budowę drogi. No, widzimy taką drogę, mamy tu budowaną. Widziałem to na odcinku. Tak, było też na odcinku, jak stawiałem tych pracowników. To gmina, jak ta firma się nazywała, Wiktor? Nie wiem. No, też zapomnieliśmy, a jakoś ta firma była nazwana. No. Dobra, i teraz prosto jeszcze idziemy. I teraz skręcimy w prawo i pójdziemy.
I tak, tu się już kończy. Nie, dobra. Prawo, no ale powiedzieć. W prawo, czyli jak na skrzyżowaniu w prawo, tak? Bo tu skrzyżowanie jest, nie widziałeś znaku, Wiktor. Tu się kończy gmina, w prawo, stój. I tutaj, i tędyk mamy tu po lewo, mamy takie różnozdoby. Oczywiście piękne są dźwięki. I tutaj tędyk teraz się prosto wpadł. No bolec tu wpadł, co nie? Adam jak? I teraz tędyk się idzie dalej. Idź, Wiktor, bo myślisz, nie chce. Okej, tutaj i tak, tu jest start, tak. Weź prawo, tutaj jak mamy, widzimy, mamy takie żółto-czarne paski tutaj. Tu sprzedajemy drzewo, a po... tu jest start, tak? I tak, po lewo idź. Tu co pracownicy, jakieś tam firma, tarczak. Bolec, stolec. Przycisz to, no. I ten, stój w lewo. W lewo. Może grać, ale ten. W lewo, powiedziałem, Wiktor. I tu w prawo. Tu możemy kupić krotwy, czyli te krotwy możemy turem załadować na przyczepę, przewieźć sobie na farmę, jakoś remont czy coś. I tu w tym miejscu możemy sprzedać wióry. Oczywiście musimy najpierw je wytworzyć, żeby sprzedać, tak? To może teraz idziemy. Idź, chodź ze startaku. Ten. Chodź i... Może przez pola. Nie, tam już nic nie ma, tam jest koniec mapy. Na skrzyżowaniu, Wiktor. Idź do końca drogi, tak, do asfaltu. I tu w prawo. Grabina. No kończy się tu gmina i teraz idziemy a na... tutaj idzie grabina. Grabina tam się zaczyna, tak. I tu mamy taki jeszcze kawałeczek drogi. No, jak Wiktor się podoba mapka? No bardzo fajnie. Teraz co, będziesz nagrywał let's play na niej? Oj, będę. Myślę, że kto ode mnie wpadnie do Wiktora na kanał i obejrzy to do końca, mam nadzieję, że zostaniecie u Wiktora i będziecie oglądać u niego let's play'e czy jakieś inne filmiki z mapy. A jak zacznie Wiktor nagrywać jakieś Minecrafty czy inne filmiki, to oczywiście zostawiajcie mu unsuby i ten, no rozumiemy się. Bo... No i tu mamy tak, tu mamy pierwszy skup z wagą, oczywiście waga działa jak widzimy traktorem. I tu możemy wysprzedawać buraki, ziemniaki i normalnie zboże. I jak... Stój, cofnij. I tak, jak wysypiemy, weź w lewo, tutaj do tego bina, to jeszcze tutaj weź w prawo, żeby... W prawo, weź w prawo, myszko. I tutaj, to jak wysypiemy do bina, to zarobimy pieniążki jakieś. No. I to jeszcze podchodzimy do tego wykrzyknika i klikamy L i jeszcze wysyłamy pociąg do skupu i zarabiamy dwa razy więcej pieniędzy, to jest taki jakby dodatek ode mnie. Okay. To jest strony. Miło było z Wiktorem oprowadzić moją mapę, teraz zostawiam. To teraz Wiktor wam coś o mapie powie i o swoim kanale, może jakiś rozwój. Dobra, to wbijajcie na mój kanał na prezentację. Żegnajcie, oczywiście łapkujcie, subskrybujcie Wiktora kanał. Chłopak jest młody, ale się rozwija. Pamiętajcie, wbijajcie też do mnie. No dobra, żegnamy się. Wiktor, proszę. Okej, okay. Teraz trzeba postawić ocenę mapy. Bardzo się zastanawiam, ale jedyny mój głos to 10 na 10. Prawidłowo, dobra ocena. Bardzo dobra, fajna. No i na ten odcinek już będziemy kończyć. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia lajka w górę. Na razie. Bo wy wiecie, że mafia grabina jest good.